Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze to jedna z większych i lepiej doposażonych jednostek na Dolnym Śląsku. Mimo to, jak każda, ma swoje potrzeby, a jedną z pilniejszych jest zakup nowych wozów bojowych średniej wielkości. Te, które w chwili obecnej użytkujemy, no, też zakupione ze środków unijnych. Była uroczystość pamiętna na Placu Ratuszowym, no ale to już 12-13 lat minęło. Czas szybko płynie niestety, samochody się zużywają, interwencji mamy około 2000 rocznie, no to łatwo mniej więcej sobie policzyć i stąd potrzeba wymiany sprzętu. Z oczywistych względów jeleniogórska jednostka sama nie może ubiegać się o pozyskanie środków z unijnych funduszy. Nie posiadamy możliwości prefinansowania żadnych, bo wszystkie, że tak powiem, no wiadomo, środki unijne w chwili obecnej są ukierunkowane na konsumpcję tak zwaną refinansową, czyli najpierw trzeba wyłożyć pieniądze, środki, zapłacić za wszystko, a później po rozliczeniu projektu są zwracane. I tu pomocną dłoń strażakom wyciągnęły władze miasta, które chcą wnioskować o europejskie dofinansowanie do zakupu dwóch wozów bojowych średniej wielkości. Każdy to kosztuje w granicach około 700 tysięcy złotych, czyli to będzie gdzieś około 1,5 miliona, jak nie więcej, biorąc pod uwagę sprzęt indywidualny dla strażaków. Wnioski są gotowe? Przygotowujemy, jesteśmy w trakcie wspólnego projektu razem z Czechami. I najprawdopodobniej dzięki współpracy ze stroną czeską w tym zakresie, już niebawem jeleniogórska jednostka wzbogaci się o dwa nowe wozy.